Cześć kochani! Cześć! Kończy się 2020 rok. Dla nas wielu, dla nas wszystkich. Rok średni, mocno średni, a nawet zły. Ale słuchajcie, w tym złym 2020 roku znalazłam kilka takich rzeczy, dzięki którym ja się czuję lepiej i ten rok dla mnie nie był aż tak zły. Zacznijmy może od spraw zawodowych. Poszłyśmy, jeżeli to widzicie, mam nadzieję, że to widzicie, ale my z Karlą to widzimy, poszłyśmy bardzo do przodu, jeśli chodzi o nasze vlogi, w sensie jakościowo, czy wy to widzicie? I mamy intro! I mamy intro we vlogmasach, mieliśmy tak. Słuchajcie, czy wy to widzicie, że nasze vlogi, te niektóre, nie wszystkie, bo jak siedzę na kanapie, to nic nie wymyślę, czy na fotelu innego, ale niektóre vlogi jakościowo poszły do przodu, prawda Karola? No tak, no tak, no tak, ale słuchajcie, za sprawą czego? Za sprawą największego i najważniejszego zakupu Karoli w 2020 roku, a jest to aparat Sony. Bezlusterkowiec Sony, pełna klatka, jest to Sony A7. Więc tak, dzięki temu aparatowi ja jestem gładsza, piękniejsza, a kadry są jakieś takie też bardziej ładniej to wszystko wygląda. Mamy ładne obiektywy. I mamy ładne obiektywy, więc idziemy do przodu, słuchajcie. Ten 2020 rok pod tym względem był jak najbardziej dla nas na plus. Rozwijająca. Wielkim przedsięwzięciem było dla nas nakręcenie tych wszystkich vlogmasów. Słuchajcie, no to jest nie lada wyzwanie. Roboty jest po kokardę i ciut-ciut. I ja już obiecałam Karoli, że jeżeli, no oczywiście, bo wy oglądaliście, więc chyba za rok też się zdecydujemy. Jeżeli się zdecydujemy, to ja już tu obiecuję Karolinie, że przyrzekam, że zaczniemy 1 listopada te vlogmasy kręcić. Słuchajcie, powiedział w tym roku, że trzeba zacząć w listopadzie, wcześniej. Bo się nie wyrobimy. Ja mówiłam, dobra Karola, zdążymy. Słuchajcie, to jest tyle pracy, bo te vlogi mają być ciekawe, interesujące, mamy was zabierać w różne miejsca, pokazywać i kosmetyki, i modę, i to, i tu w domu, i kawka, i to. To, że w świętach też trzeba zawsze o świętach dawać. Wiadomo, tu. Słuchajcie, jest z tym mnóstwo roboty i po prostu za rok troszeczkę wcześniej zaczniemy, żeby było bezstresowo, bo momenty były takie, że do drugiej, trzeciej nie spałyśmy albo Karol, albo ja, bo coś tam jeszcze montowałyśmy, układałyśmy scenariusze, o, szaleństwo. Ale jest to dla nas krok milowy, już widzicie, nawet nie mówię dla mnie, dla nas, bo już widzicie jak to jest na tym. Prawie mi połowę kanału już przejęła ta Karola. Słuchajcie, no i rzeczywiście to był dla nas duży krok. Dużym krokiem był też nasz wspólny wyjazd wakacyjny. Nie udało się do Budapesztu, nie udało się wiosną, też marzył nam się Londyn po raz drugi. Nie udało się, natomiast się udało spontanicznie w klasie biznes polecieć nam do Hiszpanii i zrobić tam sporo nagrań, więc jakościowo to było super. Też na plus dla naszego kanału, naszego. W sumie to od tego się zaczęło. Od tego się zaczęło i tak właśnie to był taki, te wakacje i te vlogi wakacyjne dużo nam dały i poszłyśmy tak jakoś po tych wakacjach mocno do przodu. I to jest jedna rzecz, z której ja jestem zadowolona w 2020 roku i bez wątpienia tak. Zawodowo to. Druga rzecz, z której ja jestem zadowolona, a to jest już różnie, dyskusyjnie, bo niektórzy wręcz przeciwnie. Sporo rozwodów było w międzyczasie. W mojej rodzinie ta cała pandemia zadziałała tak naprawdę na plus, bo zaczęliśmy ze sobą spędzać dużo więcej czasu jakościowego. Czasu, czyli jeszcze więcej zaczęliśmy rozmawiać, razem ze sobą przebywać, razem jeść i ta pandemia i to, że musieliśmy siedzieć w tych domach zamknięci, to tak naprawdę wpłynęła na moją rodzinę na plus. Ja tak widzę po Antosiu, po mojej Marcelku, po panu małżonku i po mnie. Jakoś tak bardziej się do siebie zbliżyliśmy. Wiem, że to jest różnie, bo jak gdyby rozwody, rozstania też miały miejsce, no bo to nie jest takie proste, ale akurat u mnie poszło to na plus. Jak dalej będzie, to nie wiadomo, bo co ten 2021 przyniesie, nie wiadomo. Słuchajcie, w 2020 roku ja się czułam dobrze, bo troszeczkę szerzej, troszeczkę bardziej zaczęłam pomagać potrzebującym. Ja tam zawsze tam coś pomagałam, czy w Szlachetnej Paczce, czy sąsiadom bliżej, dalej. Jak gdyby ja jestem na to uczulona, to moja mama mi też tak wpoiła i ja lubię pomagać po prostu, ale w tym 2020 roku jakoś tak szerzej na to spojrzałam. Dołączyłam też właśnie do pomocy seniorom w Warszawie. I słuchajcie, takie mam krótkie przemyślenie tylko, bo dosłownie niedawno zawiozłam część do paczek żywnościowych do seniorów. I słuchajcie, o co seniorzy poprosili w Warszawie?
poprosili, uwaga, o olej lniany do smażenia właśnie rybki tej wigilijnej. I to jest trochę takie smutne, tak, że o takie rzeczy proszą, o jedzenie seniorzy, bo tak niskie są renty emerytury, więc też miejcie oczy i uszy otwarte, bo czasami trzeba pomóc, czy sąsiadce znieść wózek, bo akurat dziecko znosi, czy właśnie kupić ten bochenek chleba sąsiadowi, renciście. Pomagajmy, bo to naprawdę to jest z tą karmą tak, że wy dacie, a i tak później do was to wróci w jakiejś formie, ale wróci. Ja w tym roku dużo dałam i dużo dobrego też mnie spotkało, za co ja jestem te wdzięczna po prostu. I tak trzeba. W tym 2020 roku bardzo takie, co jeszcze się takiego miłego zadziało? Właśnie te fajne wakacje. Spędziłam z Karolą i było super. Nasze takie pierwsze wspólne wakacje. Wspólne, chociaż tak. Było pracowicie, ale. Było tak, pracowicie, tak nudnie było. Sprężające. Tak, ale rzeczywiście fajnie i później ten mój czas z synem i później pan małżonek doleciał, więc te wakacje, choć było trudno, ale się udały. No i słuchajcie, zaczęłam w 2020 roku więcej ćwiczyć i widzę, że moja sylwetka się wyciąga, ja się lepiej czuję i to jest rzeczywiście na plus tego 2020 roku. Wcale nie potrzebuję siłowni, jak się okazuje, bo wystarczy mata, włączyć YouTube i działać. No i co, Karola? A tobie co takiego fajnego przydarzyło się w 2020 roku? No aparat, tak. No, więcej aparat. Pracy miałaś. Więcej pracy zdecydowanie. Znaczy nie, powiem tak. Początek tego roku był kiepski, jak dla wszystkich. Bardzo kiepski. Z pracą ruszyło się tak od czerwca. Okej. Okay. No, założyłam własną firmę. Karol ma już tak działalność gospodarczą. Dobrze, tak. Dobrze. No ten wyjazd z tobą, bo byłam pewna, że wakacje jednak będą jakie będą? W domu, nudne. A udało mi się wyjechać z tobą do Hiszpanii, udało mi się zabrać moją mamę do Włoch. A Karola była w Mediolanie z mamą. Z jakiej to okazji było? 50. urodziny mamy. Cudowny prezent dla mamy, cudowny. I patrzcie, nie pozajbijali się. Mama, siostra, chłopak, nie? I patrzcie, jak było miło i do tej pory wspomina. No cudownie, bo to jest nie lada wyzwanie, taki skład. Tak, udało mi się nad morze wyjechać. Nad morzem była z chłopakiem romantiką. Dwa razy. Czyli widzicie, no i aparat, tak? Nowy tak, aparat. No, aparat. Czyli z tym widzicie tak samo. 2020 rok tu nie chodzi o rzeczy, tylko chodzi właśnie o fajne wspomnienia. A takie trzy rzeczy, wspomnienia, co było dla ciebie najlepsze? Trzy takie najlepsze rzeczy, wydarzenia tego roku? Słuchajcie, pierwsze to nasze wakacje absolutnie. Druga rzecz, z której ja jestem szczęśliwa, to, że wybrałam dla mojego Marcela dobrą szkołę. Szkołę kameralną, małą, w której on się dobrze czuje. Wprawdzie teraz jest jak jest, ale wiem, że trafił pod dobre skrzydła. Ja się strasznie, nie wiem, jakoś tego stresowałam. Mama kwoka jakaś taka jestem. I słuchajcie, no lepiej trafić nie mogłam. Nie zapomnę tego całego sierpnia. Tak, sierpień to był, tak. Słuchajcie, i powiem wam, że to też było z tą szkołą wyborem tak, że zastanawialiśmy się nad trzema szkołami. Kuszące były też takie troszeczkę bardziej oddalone od domu, ale słuchajcie, jak już zdecydowałam się na tą bliżej domu, bo podobno najlepsza szkoła to ta najbliższa domu, to słuchajcie, jak wchodziłam do tej szkoły z umową, bo to mała szkoła prywatna, to słuchajcie, w tym momencie było niebo zachmurzone i jak otworzyłam drzwi do tej szkoły, to słuchajcie, blask słońca, słońce wyszło dosłownie na sekundę, buchnęło mi w twarz, znaczy tam zaświeciło i mówię, to jest ten znak, to jest ta szkoła. I słuchajcie, naprawdę bardzo fajna ta szkoła, Marcel super wychowawczyni, więc no nie nachodził się chłopak, ale ja jestem absolutnie, tak, to było takie odetchnięcie, dobrze wybrałam dla tego dziecka, dziecko jest szczęśliwe. I co jeszcze z takich, trzecia rzecz? Nie mam pomysłu. Co jeszcze takiego najlepszego mi się przytrafiło? Nie, no to chyba te vlogmasy, słuchajcie, bo te vlogmasy to było tyle ekscytacji, tyle szczęścia, że wiecie, ta 20 wybija i ja widzę, i że już się od razu nabijają te wyświetlenia, ale 100, ja 200, też, 1000. 20 już komentarze sprawdzam. Komentarze sprawdzam. Słuchajcie, 01
to było naprawdę coś takiego, że ta praca, którą my tu włożyłyśmy, ona się przekładała na to, że wy to oglądacie, lajkujecie, te łapki w górę i tyle komentarzy. To mnie rzeczywiście bardzo nakręciło do dalszego działania i w ogóle tak mnie bardzo mobilizowało i to był naprawdę fajny czas, bo dzięki tym vlogmasom ja też poczułam ten świąteczny klimat, a w tym roku z tym świątecznym klimatem to sami wiecie jak jest. Okej, dobra, kończymy, bo się rozgadałam i tak bym gadała, jak najęta. Widzimy się... Lubisz? Widzimy się znowu, kochani, nigdzie nie uciekam, jesteśmy cały czas z Wami, całujemy, kochamy, subskrybujemy, dziękujemy, pa! Pa!